Baczność do hymnu szkoły. Zaproszonych gości, pana wójta, panią sekretarz, księdza Marka. Witam was również tutaj zebranych. Dziś kolejna lekcja historii, żywej historii, która dotyczy również i naszej szkoły. Tak niedawno, bo 24 września odsłanialiśmy tą tablicę poświęconą Ludwikowi Siemińskiemu i wśród nas byli wśród nas był Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, zasłuchany w wasze apele uroczyste, jak również podziwiający wystawę i wszystko, co tu w naszej szkole się odbywało. Dziś już go nie ma wśród żywych. Zginął jako ofiara katyńska. Wśród nas był 7 lat temu poseł Woda, który również był związany z naszą szkołą, z terenem całego województwa dawnego tarnowskiego, czyli z ziemią naszą również. Katastrofa, która wydarzyła się kilka dni temu, jest czymś strasznym. I wszyscy zastanawiamy się, dlaczego tak wiele musieliśmy zapłacić, żeby ofiary katyńskie były uczczone i każdy o nich pamiętał. Mam nadzieję, że ta ich śmierć na cały świat rozniesie wieść o Katyniu i wszyscy przyjmą tą prawdę za świętą i każdy odda hołd tym ofiarom zamordowanym. My dziś również oddajemy i chylimy się nad ofiarami katastrofy samolotu rządowego prezydenckiego, w której zginęło aż 96 osób. Najważniejszych osób w naszym kraju, bo pan prezydent wraz z małżonką, parlamentarzyści, Wojsko Polskie, generałowie Wojska Polskiego, biskupi, księża, pracownicy kancelarii i osoby związane z ziemią katyńską, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, którzy pojechali złożyć hołd swoim rodzinom, swoim znajomym. Nie mogli tego już wykonać, natomiast mam nadzieję, że historię nową zaczęli pisać. Kierujmy do Boga Ojca Wszechmogącego nasze wspólne prośby i błagania. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. Boże Dawco pokoju, niech twój pokój stąpi na wszystkie narody, aby ludzie mogli się cieszyć wolnością i rozwijać pokoju. Ciebie prosimy. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Boże Stwórco człowieka, przyjmij do swojego królestwa wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny,
żołnierzy poległych na polach walki, więźniów obozów koncentracyjnych, oficerów pomordowanych w Katyniu i na innych miejscach na wschodzie, ofiary samotnej katastrofy. Ciebie prosimy, módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swoje życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary świętej. O Boże, niech ich to męczeństwo poniesione w obronie wiary i Ojczyzny uwolni ich duszę z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce i przez przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronek naszego narodu. Amen. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, przyjmij do swojego Królestwa wszystkie ofiary sobotniej katastrofy lotniczej, prezydencką parę, przedstawicieli rządu, wojskowych i duchownych, załogę samolotu i tych, co nad Placem Katyńskim spotkali śmierć. Ześlij pociechę przytłoczonym smutkiem i pozwól im odnaleźć nowe motywy życia i nadziei. Weź opiekę naszą Ojczyznę w tej trudnej chwili, a nam daj moc do przezwyciężania każdego zła dobre. Niech mroki obecnych dni rozjaśni plac zmartwychwstania, a przelane obficie łzy niczym wiosenny deszcz spowodują bujny rozrost wzajemnej miłości, szacunku i poszanowania. Amen. Soboty właściwie to miejsce upamiętnia nie tylko ofiary 22 tysięcy oficerów, inteligentów polskich pomordowanych w Katyniu, ale równocześnie będzie nam się kojarzyć z wielką katastrofą, tragedią narodową, która nas dotknęła 10 kwietnia tego roku. Myślę, że będzie to specjalne miejsce poświęcone pamięci osób, które tak blisko były tutaj z nami. A więc Andrzej Sariusz-Skąpski, który był obecny przez pół rokiem tutaj na tej uroczystości. Był tutaj często w gminie Trzciana, ale osobiście i przy szkole pan poseł Wiesław Woda, parlamentarzysta kilku kadencji sejmowych. Myślę, że również winni jesteśmy pamięć wszystkim pozostałym, a szczególnie panu Andrzejowi Przewoźnikowi, który również ma wkład i pomoc finansową przy remoncie kapliczki szwedzkiej, która jest kamiennej. Osobiście byłem u niego z prośbą w latach 98-99 i z jego rąk, przez jego decyzję przyszły pieniądze na remont tej kapliczki. Jestem niezmiernie wdzięczny za wsparcie trudnej dla mnie osobiście chwilach posłowi Zbigniewowi Zasembanowi, który zginął też w tej katastrofie. I myślę, że wielu, wielu innych znamienitych ludzi, którzy tam w czasie tej tragedii zginęli. Dziękuję nauczycielom, pani dyrektor i wam, droga młodzieży, za patriotyczną postawę i piękne przygotowanie dzisiejszego apelu. Jest to niewątpliwie najwspanialsza lekcja historii i patriotyzmu. I proszę was, abyście cały czas pamiętali o tym miejscu. Pamięć o Katyniu, która przez lata nie mogła przedrzeć się do środków masowego przekazu, żeby została rozwijana przez was, przekazywana dalszym pokoleniom i mam nadzieję, że ofiara osób, które zginęły w tej tragicznej katastrofie, będzie nowym rozdziałem w stosunkach między narodem polskim i rosyjskim, gdzie tam zaczyna się otwarcie mówić o zbrodniach stalinowskich. Dziękuję wam bardzo. A teraz proszę, formujemy szyld i wracamy do szkoły.